Także proszę Państwa, dzisiaj opowiadamy dowcipy, po czym poznać na tamce cyganka, tam katolicką zakonnicę, po czym poznać. Ja mówię, że po tym, że ona mówi dzień dobry i do widzenia. Nie gościnna, nie miła, bo to wiecie Państwo, tu w kraju u tych moherowych, to jak oni się tak tłuką, biją, kłócą, to są niegościnni. Wiadomo, że nikt nikogo nie poczęstuje i to jest faux pas, na minusie. A jeszcze tutaj znam kilku takich chytrych, a to tego to i tak jest na pęczki, bo to kilku to jest symbole, są symbole takich, co jak byś zamieszkała, to by ci wszystkie soki wyciągnęli. Taki był Mikołaj na Grójeckiej 19, mieszkał tam, gdzie dekada, to płacił, jak miał 600 zł z OPS-u, bo to bezdomny taki Mikołaj święty, który paczki wysyłał za darmo. Proszę Państwa, 400 zł dawał dziadowi. Potem ten Mareczek tu okrada. Tutaj teraz, no są takie do rozpisania się, to można byłoby parę książek napisać. Jakie tutaj salcesony, dziady takie kosztem cudzym żyją. Są. No. Także pozdrawiamy serdecznie. Buziaczki przesyłamy. Siewo Harosze, bo Tamara przesyłamy. Także proszę Państwa, po czym poznać następny dowcip? Po czym poznać, proszę Państwa, tu w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, teraz przez Wisłę przejeżdżałam mostem, no już chciałam powiedzieć, Śląsko-Dąbrowski, Łazienkowski. Po czym poznać cygana, co już na tę mszę nie chce chodzić w Warszawie? Kraj kościelny, moherowy, proszę Państwa, kościelny, pełno tych kościołów na krakowskim przedmieściu. Boże, dojście łatwe, dzięki Unii Europejskiej, to teraz dojście łatwe, bo nie ma jak po kamieniołomach, tylko po tym. Po czym poznać cygana tutaj w Warszawie, co już na tę mszę nie chodzi? Po tym, że mordę kręci, niezadowolony jest z każdego powodu. Kanada będzie krajem ramowym dla Łotwy, Niemcy poprowadzą batalion na Litwie, Wielka Brytania w Estonii, a żołnierze ze Stanów będą służyli w Polsce. Pozostali sojusznicy będą uczestniczyli w inny sposób. Co ważne, sojusz podjął decyzję o uznaniu za strefę swoich działań także cyberprzestrzeni. Jak podkreślił Stoltenberg, NATO reaguje na miarę XXI wieku na zagrożenie XXI wieku. Dodał też, że tarcza antyrakietowa już działa. To oznacza, że okręty Stanów Zjednoczonych w Hiszpanii, radar w Turcji i stanowiska wyrzutni w Rumunii są zdolne do wspólnej pracy pod dowództwem i kontrolą NATO. Na tym pierwszy dzień szczytu na stadionie formalnie się zakończył, a przywódcy powinni właśnie powoli zasiadać do obiadu, a właściwie kolacji roboczej w Pałacu Prezydenckim. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie, Tomasz Pęskę, TOK FM. Bardzo dziękuję, Tomku, za te relacje. A przed chwilą z okazji szczytu NATO nad Warszawą odbyła się uroczysta defilada samolotów wojskowych. Pokaz kilkudziesięciu maszyn obserwowali szefowie państw i rządów uczestniczących w szczycie. Samoloty zostawiły na niebie smugi dymu w biało-czerwonych barwach. W trwającej kilka minut defiladzie wzięły udział maszyny z 8 krajów członkowskich sojuszu. Przemknęły nad Warszawą na wysokości kilkuset metrów nad ziemią. Słuchasz informacji TOK FM. Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland zapowiedział, że zwróci się do Komisji Weneckiej o zbadanie nowej ustawy Prawa i Sprawiedliwości o Trybunale Konstytucyjnym. O swoim zamiarze poinformował w specjalnym oświadczeniu na stronach Rady Europy. Poproszę Komisję Wenecką o jak najszybsze rozpatrzenie, czy nowa ustawa jest zgodna z zaleceniami wydanymi przez Komisję w marcu, napisał Jagland. Zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego wyraził dziś także w rozmowie z prezydentem Dudą Barack Obama. Skończcie z robieniem głupich i niebezpiecznych selfie. Dziękujemy. Tak brzmi komunikat chorwackich ratowników górskich do turystów. Opublikowany na Twitterze apel wystosowano w związku z wypadkiem, do którego doszło w zeszłym tygodniu. 20-letni turysta z Kanady spadł z wysokości 70 metrów. W przepaść runął, gdy stracił równowagę, poszukując najlepszego kadru do zrobienia sobie zdjęcia. Przeżył, gdyż zaczepił się na gałęzi, ale doznał ciężkich obrażeń. W zeszłym roku w podobnej sytuacji zginęła turystka ze Słowacji. Informacje sportowe. Mam
mamy złoto. Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Zakończył się też bują finał Wimbledonu. Murray powalczy o tytuł. Michał Janczura, witam i zapraszam. Zaczynamy od doskonałych wieści z Amsterdamu, gdzie odbywają się Mistrzostwa Starego Kontynentu w lekkiej atletyce. Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal w rzucie młotem. Polka nie dała rywalkom szans, prowadziła od początku do końca. W swojej najlepszej próbie rzuciła 78 metrów i 14 centymetrów. Prawie 3 metry bliżej była w stanie rzucić druga Niemka Betty Heidler. Włodarczyk zdobyła złoto po raz trzeci z rzędu. Do pierwszej ósemki nie awansowała Joanna Fiodorow, która zakończyła zawody na 10 pozycji. Trzecia nasza reprezentantka Malwina Kopron była szósta. W Amsterdamie rywalizują też nasi tyczkarze. Paweł Wojciechowski odpadł już z rywalizacji. Były mistrz świata, spalił 3 próby na wysokości 5,50 i nie liczy się w walce o medale. Lepiej radzą sobie Robert Sobera, który w pierwszej próbie zaliczył już 5,60 oraz Piotr Lisek, który skoczył 5,50. Czekamy na ich kolejne próby. Za moment w finale biegu na 400 metrów pobiegnie Rafał Omelko. Polak nie jest bez szans na medal. W Amsterdamie dobrze spisują się też nasi 800-metrowcy. Marcin Lewandowski i Adam Kszczot wygrali swoje półfinały i awansowali do finału. Roger Federer nie wygra po raz ósmy Wimbledonu. 35-letni Szwajcar przegrał w półfinale wielkoszlemowego turnieju z Milosem Raoniciem w 5 setach. Michał Waszkiewicz. Dwie 5-setowe batalie w ciągu 3 dni to jednak za dużo dla starego mistrza. Roger Federer już w ćwierćfinale był jedną nogą poza Wimbledonem, ale obronił 3 meczbole i pokonał Marina Cilicia. W pojedynku z Milosem Raoniciem popularny FedEx prowadził już w setach 2-1 i w czwartym miał szansę na przełamanie Kanadyjczyka. Nie udało się. Raonic wygrał tę partię 7-5 i w 5 secie już łatwo ograł zmęczonego Szwajcara, który miał dodatkowo problemy z kolanem po upadku na kort w jednym z gemów. Raonic jest pierwszym Kanadyjczykiem, który dotarł na londyńskiej trawie do finału. Federerowi na osłodę pozostają rekordy. To był jego 11 półfinał Wimbledonu i zarazem 40 na wielkoszlemowym turnieju. Michał Waszkiewicz, TOK FM. To właśnie zakończył się też drugi półfinał. Faworyt gospodarzy Andy Murray wygrał z Czechem Tomasem Berdychem w 3 krótkich setach. Finał w niedzielę. No i na koniec jeszcze meldunek z Euro 2016. Tam oczywiście wielkie oczekiwanie na finał. Do tego meczu jeszcze 2 dni, a statystyce prześcigają się w porównywaniu obu drużyn. Liczby są bezlitosne dla Portugalii, która z trójkolorowymi nie wygrała od 1975 roku. Obie ekipy grały ze sobą 24 razy. Bilans to 18 wygranych meczów Francji, 1 remis oraz zaledwie 5 triumfów Portugalii. W spotkaniach na wielkich turniejach trójkolorowi zawsze wygrywali. Przypomnijmy, w półfinale Francja pokonała Niemcy, a Portugalia Walię. Finał w niedzielę o 21 w Paryżu. Wiemy, kto poprowadzi ten pojedynek. UEFA wybrała Anglika Marka Klettenburga. To nasz dobry znajomy Anglik. Podczas Mistrzostw Europy prowadził m.in. pojedynek Polska-Szwajcaria. Sędziował także potyczki Czechów z Chorwatami i Belgów z Włochami. A następne informacje już za godzinę. Zapraszam. Pogoda. W nocy miastami burze, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. W czasie burz wiatr dość silny, przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju miastami burze, temperatura od 18 do 23 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Salon Radia TOK FM. Piąteczek. Dobry wieczór, witam w kolejnym piąteczku. Moim gościem dzisiaj będzie Milena Rasiej-Trzechat, moja koleżanka redakcyjna, która właśnie wróciła z Wyspy Brytyjskich, z Królestwa. Jeszcze ciągle Zjednoczonego, ale to już pewnie w ostatnie dni. Zaraz będziemy rozmawiali o tym, jak to tam wygląda i co się dzieje na ulicach. Ja mam takie apokaliptyczną wizję, ponieważ nie wiem, czy Milano wiesz, ale moja audycja zawsze zaczyna się od piosenki, zanim cię dopuszczę do głosu, to nawet dzisiaj nie będzie to piosenka, tylko będzie to temat z filmu Mechaniczna Pomarańcza, bo właśnie tak apokaliptycznie to sobie teraz tam wszystko wyobrażam. To wracamy po piosence. No, proszę Państwa, apokaliptycznie. Dlaczego? Dlatego, że jak nad Wisłą lecą samoloty NATO, no to ja w ogóle myślałam, jadąc w 523, że rakiety w nas puszczą. No po nas. To byśmy nawet się nie zorientowali, co, gdzie, jak i kiedy. Ale przecież to jest próby, to są ćwiczenia. Także, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami, proszę być z nami. U nas racja, u nas prawda, gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Dzisiaj mamy już kolejny dzień, prawda? Który to mamy dzisiaj dzień? Zdaje się, że 8, prawda? 8 lipca 2016. 8 lipca
16. Piątek, 8 lipca, 2.16. Teraz przyjdzie Ewa, która się wcale nie nazywa Ewa. Same jakieś wiedźmy tu przychodzą, oszustki. Że no nic się nie stało, proszę Państwa. Nic się nie stało, nic się nie stało. Radio Koncito. Czyli jeszcze raz powtarzamy. Dwa dowcipy. Po czym poznać tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, proszę Państwa, zakonnicę katolicką na tamce? Dlatego, że ona mówi dzień dobry i do widzenia. Ona się olewa, ona wodę z Wisły gotuje, bo w Wiśle wody nie brakuje, a tu zaraz most świętokrzyski. I naprawdę ludzie narzekają, ale co mają do powiedzenia? Jak zupa jest za darmo u zakonnicy katolickiej, co podejrzała nasza telewizja Google, to jeżeli ona wydaje za darmo, daje to, rozdaje za darmo, to nie masz nic do gadania. I woda jest z Wisły. Czasem, proszę Państwa, są jakieś kluski z mięsem. Tak mało tego mięska, ale może ze skwareczkami, tak ludzie jedzą. Jutro zapowiedziane, że nie ma obiadu, no ale tam i tak w sobotę nigdy nie ma. Także ta Ania taka zakonnica, szurnięta, stuknięta, ale bardzo miła, bo tu podchodzi. No my mamy u niej chody. My mamy wiaderko i ona nam, a tam mówi, że tam nie, bo tam po prostu darmo zjady przyłażą, potem leżą nad Wisłą i po co to, po co to? Także proszę Państwa, kto ma księdza w rodzie, mówi się tak, tego bida nie ubodzie. Kto ma księdza w rodzie, tego bida nie ubodzie. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Koncita. Na to. Włodarczyk, no witałyśmy ją na lotnisku, przecież u nas są filmy El Mercedes. Pozdrawiamy Państwa serdecznie.